Kasia i miło mi powitać Cię na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj nowy, zostaw proszę suba z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych filmów. Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie koreańskie marki do makijażu. Tyle się mówi o koreańskiej pielęgnacji, że jest taka niesamowita, więc jestem ciekawa, jak sprawdzą się marki typowo pod make-up. Mam tutaj bazę rozświetlającą, jest to baza z SPF 50. Teraz na lato jak najbardziej SPF jest nam konieczny, żeby ta skóra była zadbana i chroniona. Sami zobaczcie, jak ta baza wygląda. Jest taka wodnista i faktycznie daje efekt rozświetlenia, więc jestem ciekawa, jak nam się sprawdzi. Jeżeli chodzi o moją cerę, jest ona raczej w stronę takiej przesuszonej, aczkolwiek jeżeli chodzi o strefę T, no to tutaj się zaczynam wyświecać po jakimś czasie. Jeżeli chodzi o podkład, ale tak właściwie to kuszyn, bo w Korei raczej nie są stosowane takie typowe podkłady, tylko właśnie tego typu rozwiązania. Mamy tutaj taką gąbeczkę i podkład wygląda następująco. I słyszałam, że częstym błędem jest to, że osoby robią tap, tap, tap i od razu na twarz, a powinno się podobno tutaj ten nadmiar zostawić i dopiero na twarz. Przerwało mi nagrywanie, zobaczymy, ile uda się uratować z drugiej kamery. Aczkolwiek to, co mówiłam na temat tego podkładu, że sprawia on wrażenie trochę ciężkiego z uwagi na to, że jest mocno kryjący, ale im bardziej go wklepuje w twarz, no to jakby nie sprawia takiej maski, jak to na przykład jest przy Estée Lauder. Nie jest to taki ciężki, mocno kryjący, tylko faktycznie on zachowuje się tak dosyć jak lekki. Na razie mam mieszane uczucia co do tego podkładu, ale na pewno to nie wiem, czy to jest kwestia tej bazy rozświetlającej, czy kwestia stricte tego podkładu. Ta buzia się dosyć mocno wyświeca. Więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Także krycie oceniam na takie 7, 8 na 10. Nie chcę tak za mocno też go dokładać, żebyśmy za chwilę faktycznie sobie nie zrobili takiego efektu maski. Może trochę w tych miejscach, gdzie mam pojedyncze przebarwienia, dodam go trochę więcej. Jest też straszny upał, więc siłą rzeczy też ta twarz będzie mi się troszkę pociła. Ale to też fajny test dla tego podkładu, jak on się zachowuje przy tak naprawdę różnych anomaliach pogodowych. Nie mam żadnego bronzera, więc pozwolę sobie tutaj użyć bronzer i róż. Mój prywatny, nie koreański. Jeżeli chodzi o bronzer, mam tutaj z The Balm, Bahama Mama, gwiać ubrudzony, także używany. Tylko delikatnie tutaj zrobię to konturowanie. Koreanki raczej w swoich makijażach nie robią konturowania, więc jeżeli chodzi też o ten test kosmetyków, zrobimy go z punktu widzenia takiego bardziej europejskiego. Będę starała się zrobić w miarę koreański makijaż, ale z taką nutką jednak tą europejską i też zobaczymy przy okazji, jak te kosmetyki będą się łączyć z kosmetykami takimi, no, bardziej europejskimi. Chciałam zaznaczyć, że ja makijażystką nie jestem, jestem takim samym użytkownikiem kosmetyków jak i Wy. Też każdy z tych kosmetyków będzie zachowywał się inaczej na każdej skórze, więc jest to bardzo subiektywny test. Żeby pokazać Wam bardziej takie ciekawostki, co można fajnego, mam nadzieję fajnego, zobaczymy, sobie dokupić do swojej kosmetyczki. Jeżeli chodzi o róż, jest to róż z Estée Lauder i jest to kolor Forbidden Berry. Bardzo go lubię, jest bardzo mocno napigmentowany, więc tutaj też jeżeli ktoś by się na niego połasił, to raczej sugerowałabym, żeby go sobie tak stopniowo dokładać, nie za dużo, bo można sobie zrobić krzywdę. Jeżeli chodzi o koreanki, wiem, że one róż lubią. Lubią takie słodkie makijaże, więc damy sobie go troszkę na nosek. Dobra, na razie tyle, myślę, że starczy. Najwyżej będziemy później dokładać. Na razie delikatnie. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest paletka cieni.
Jest to paletka marki Clio. Bardzo mi się spodobała z uwagi na te błyski. Jest to raczej taka dzienna paletka. Ok, jeżeli chodzi o cienie, wyglądają one następująco. Użyjemy sobie te dwa basicowe. W kącikach dam ciemniejszy. Na pewno jakiś błysk. Jeżeli chodzi o koreański makijaż, wiem, że dziewczyny lubią sobie rozświetlić cieniem tutaj dolną powiekę, więc to też sobie ją zrobimy. Ok, to co pierwsze widzę, to że te cienie się troszkę osypują. Nie wiem, w której kamerze będzie lepiej widać. Zobaczymy, jak z ich pigmentacją. Koreanki raczej nie robią takich mocnych makijaży, więc też obstawiam, że ta pigmentacja nie będzie jakaś szałowa. Ale wiecie, co jest fajne? One są jak masełko. Spróbuję kilka kolorów zesłoczować, ale tak jak się właśnie obawiałam, ta pigmentacja nie jest jakaś mocna. Ale ten błysk muszę go sprawdzić. Nie wiem, czy widzieliście rolkę na temat właśnie tych kosmetyków. Jeśli chodzi o błyski, no to naprawdę duży plus. Co do cieni matowych, bardzo fajna kremowa formulacja. Taka półkremowa, półpudrowa. I zużyjmy sobie teraz może trochę tego, o, tutaj na załamanie. No są dosyć delikatne. To na pewno nie jest typ cienia, którym sobie możecie zrobić krzywdę, bo obstawiam, że trzeba go po prostu sobie dokładać i dokładać. Nie jest to cień, który nałożycie przez jedno tapnięcie i będzie mocno widoczny, aczkolwiek nie jest źle. Jak na taki dzienny makijaż uważam, że fajnie się prezentują. Dobra, trochę teraz ciemnego w kącik oka zewnętrzny. Ok, jeżeli chodzi o ciemne cienie, no to faktycznie ta pigmentacja jest troszkę mocniejsza, ale też nie jest jakaś taka turbo mocno powalająca. Także to będzie raczej taka wersja daily. O tyle, o ile one się lekko osypują przy nakładaniu tutaj na paletce, to podczas nakładania na powiekę nie widzę, żeby się jakoś szczególnie mocno osypywały. Delikatnie, ale to raczej ciężko będzie nam znaleźć cień, który zupełnie nie będzie się osypywał. Nie będziemy jakoś mocno szaleć. Poszalejemy sobie bardziej z kolorami. Tak sobie myślę, że chyba tego cienia złotego nałożymy najpierw pędzelkiem. Zobaczymy, jak on będzie się nakładał. Ok, dobra, już widzę, że pędzelkiem nie ma co go nakładać. To są takie typowe cienie, które lepiej będą wyglądały nałożone palcem. Ten cień to jest taki bardziej brokat, mam wrażenie. W kamerze widzę, że on wygląda jak cień, ale jak nałożę sobie go na powiekę, to jest taki bardzo mocno wyczuwalna, ta drobina jest bardzo mocno wyczuwalna pod palcem. No ale to co trzeba oddać tym cieniom, to faktycznie ten błysk jest bardzo mocny. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Dołożę tych cieni matowych, żeby troszkę chyba jednak przyćmić ten błysk na górnej powiece i zostawimy sobie błysk bardziej zarezerwowany dla dolnej powieki. Tak jak wspomniałam, nie mam jakiegoś wielkiego talentu makijażowego. No i ten, jak dla mnie, wiralowy cień nałożymy. Tylko zastanawiam się na tą dolną powiekę. Tylko zastanawiam się, czy pędzelkiem da się go ładnie nałożyć, czy będzie mało widoczny. A spróbujmy tego ich pędzelka. Czy on się czymś różni, ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia pędzla, a bardziej formulacji. Chociaż może troszkę lepiej. Wiecie co, mam wrażenie, że ten pędzelek dedykowany do tej paletki faktycznie lepiej sobie radzi z tym cieniem brokatowym. On też jest taki Huda Beauty w swojej paletce, wiem, że ma w tej takiej ametystowej, ma takie cienie podobne, które są troszkę brokatowe, ale też mają taką trochę żylową konsystencję, mam wrażenie. Na pewno przy nakładaniu palcem ten efekt byłby bardziej widoczny. To na pewno, ale jeżeli chodzi o takie precyzyjne nakładanie, no to faktycznie ten ich pędzelek dedykowany radzi sobie o wiele lepiej. W kącik oka nałożę palcem, więc zobaczymy różnicę. No troszkę więcej się go nabiera faktycznie. Na razie z daleka ten makijaż jest bardzo mało widoczny, jest bardzo dzienny.
Zobaczymy, czy uda mi się go jeszcze jakoś ewentualnie przyciemnić tymi cieniami. O, tutaj. One w kamerze mam wrażenie, że wyglądają dużo jaśniej, aniżeli jest to w rzeczywistości. Ten kącik oka postaram się lekko tu jeszcze przyciemnić. Coś tam jest widoczne, ale tak jak wspomniałam, te cienie są raczej tak delikatnie napigmentowane z myślą o tym, żeby je dokładać, aniżeli żeby raz sobie maźnąć i nałożyć na powiekę. Coś bym pokombinowała z tymi błyskami. Tu jest jeszcze taki drugi przepiękny błysk. On jest taki lekko różowawy. Nie wiem, czy tu to będzie widać. Takie złotko z różem. Więc też nałóżmy go palcem. Tutaj. Żeby przeciągnąć troszkę. Teraz to mamy dyskotekę. Zobaczcie. Oh my god! Teraz to już nie będzie nie będzie koreański makijaż, a za chwilę sobie zrobię sylwestrowy. Trochę mnie te błyski poniosły. Spróbujmy sobie w takim razie go rozetrzeć. Jak szaleć, to szaleć. Zrobimy jednak nie koreański, a test błysków na oku. Już nawet na czole mam brokat. Dobra, dołóżmy w takim razie trochę tego matu tutaj, żeby to jakoś zbalansować. Dobra, trochę wyklepałam ten nadmiar brokatu. Następnie przetestujemy sobie tusz z marki Judy Doll. Tusz jak tusz niby, ale nie widziałam jeszcze nigdy takiej szczoteczki. I chyba nie bez powodu nazywa się Curling Iron Mascara. Zobaczcie. Ona nie ma w ogóle włosków. Słyszałam, że Koreanki mają raczej proste i krótkie rzęsy, więc jestem ciekawa, jak ona się zachowa przy moich długich, ale prostych rzęsach. Może pierwsze maźnięcie dam do kamery. Okej. Pozwólcie, że domaluję resztę w lusterku, żeby zrobić to jak najbardziej precyzyjnie. Zobaczymy najpierw, jak to będzie wyglądało przy jednej warstwie, a potem dołożymy kolejną. To, co widzę tak na pierwszy rzut oka, to dosyć fajnie te rzęsy rozdziela. Nie skleja ich w takie pająki, może minimalnie, ale to... Nie spotkałam się chyba jeszcze z żadną maskarą, która by robiła tak idealnie pojedyncze rzęsy, więc ten efekt jest dla mnie jak najbardziej akceptowalny. To jest pierwsza warstwa. Zobaczmy, jak będzie przy drugiej warstwie i porównamy z drugim okiem, które jest niepomalowane. To, co mnie zastanawia, to to, czy jakby na koreańskich rzęsach ten efekt podkręcenia jest o wiele bardziej widoczny, bo... Oj, się umazałam. Bo jeżeli chodzi o moje rzęsy, to ten efekt nie jest jakiś turbo fajny. Obecnie używam maskary z Huda Beauty i rewelacyjnie pogrubia, podkręca i wydłuża rzęsy, robi efekt sztucznych rzęs, ale się strasznie osypuje i to mnie niesamowicie denerwuje. Szukam nowej maskary, więc jeżeli macie jakąś do polecenia, która zrobi piękny efekt sztucznych rzęs, to dajcie znać w komentarzu, chętnie przetestuję. Jeżeli chodzi o moje rzęsy, widzę, że ok, fajnie mi je wydłuża, ale jeżeli chodzi o podkręcenie, to nie jest to jakiś szał. Zobaczcie. Ale porównując z daleka, no okej, widać, że to oko jest coś pomalowane. Nie, no dobra, otwiera to oko. Faktycznie to oko się wydaje optycznie większe. Namalujmy w takim razie drugą stronę. Fascynuje mnie ta szczoteczka, bo ona jest metalowa całkowicie, więc te wyżłobienia, które są w niej, one nam właśnie mają fajnie te rzęsy rozdzielać. Wiecie co, jestem w szoku. Pierwszy raz maluję rzęsy bez otwierania buzi. Dajcie znać, czy wy też za każdym razem malując rzęsy robicie taką minę. To jest niesamowite. W przypadku tej szczoteczki zupełnie nieświadomie zauważyłam, że nie otwieram jakoś szczególnie buzi. Nie wiem, czy to kwestia tego, że gadam do was, czy kwestia tej maskary. I to jest efekt, który ja lubię. No dobra, tak się prezentuje makijaż oczu, jest bardzo delikatny.
Ostatnio właśnie bardzo się wkręciłam w temat Korei, polubiłam wiele koreańskich seriali, myślę, że też Wam zrobię z tego rolkę, co oglądałam, co uważam, że warto obejrzeć. Ja znawcą nie jestem, ale uwielbiam kanał Pierogi z Kimchi. Tutaj Viola mieszka w Korei i opowiada o różnych ciekawych rzeczach, czy to o jedzeniowych, czy właśnie podróżuje po Korei, pokazuje, jak ta kultura wygląda, więc jeżeli Was też to interesuje, to Was odsyłam na kanał Pierogi z Kimchi, bo uważam, że naprawdę jest rewelacyjna. Co my tu jeszcze mamy? Jeżeli chodzi o koreańskie kosmetyki, to mam tutaj taki błyszczyk z marki Bibia. Ale zobaczcie tą buteleczkę. Czyż ona nie jest przepiękna? To jest najpiękniejsza buteleczka, jaką widziałam. Zobaczmy, jak będzie się prezentowała na ustach. O, wow! Zrobimy mały test. Spróbuję też za jakiś czas z wacikiem go zetrzeć. I zobaczymy, czy zostawia kolor. Wydaje mi się, że będzie zostawiał kolor. Bo już na ustach czuć, że jest taki bardzo wodnisty. I mam jakieś takie przeczucie. Ja te kosmetyki już zamówiłam jakiś czas temu i nie testowałam ich, żeby te reakcje były jak najbardziej prawdziwe. Nie chciałam przed Wami udawać, że o, widzę coś pierwszy raz. Na tym mi zależało, żeby to był prawdziwy test razem z Wami i moja szczera opinia. Ale kolor jest boski. Spróbuję podejść bliżej tej kamery. Mam wrażenie, że on w kamerze wygląda bardziej w stronę taką malinową, czerwoną, a w rzeczywistości jest bardziej taki jeżynowy. Co myślicie? Piękny jest. No jeżeli chodzi właśnie o te poprzednie kosmetyki, które używałam, czyli podkład i rozświetlająca baza z SPF-em. Tutaj w świetle, w kamerze, przy lampie widzę, że ta twarz się świeci. Czy mi to przeszkadza? Niezupełnie, bo mam wrażenie, że daje efekt takiej świeżej skóry. Z czasem też przetestuję sobie go przyklepując transparentnym pudrem. Dam Wam znać na Instagramie prawdopodobnie, jaki był efekt. Jeżeli chodzi o ten podkład, delikatnie jest widoczny, tak? No nie powiem, że on się wtapia tak idealnie w skórę. Kurczę, w kamerze on wygląda naprawdę bardzo fajnie i jak porównuję do wcześniejszych nagrań swoimi podkładami, to te podkłady nie dawały takiego fajnego efektu. Tylko dalej nie wiem, czy to jest kwestia podkładu, czy jest to kwestia tej bazy. Zobaczcie. Dobra, spróbujmy teraz ten tint zmazać. Jestem ciekawa, jak on się zachowa. Teraz jest tak, ale trzeba mu oddać, że robi przepiękny efekt. Dobra. Jeżeli chodzi o ten tint, mam wacik, który jest w połowie namoczony, w połowie jest suchy. Dobra, tak jak myślałam, zostawia fajny kolorek. Dół zrobiłam na mokro, a górę na sucho. Czy robi nam to jakąś różnicę? Zupełnie nie. To życzę. Także widzicie, jeżeli chcecie mieć połysk, to można go zostawić bez ścierania, a do takiego matowego wykończenia ścieramy, kolorek zostaje, więc według mnie rewelacja. Tutaj jak już jestem blisko, zobaczcie, jeżeli chodzi o ten podkład, no zmarszczek nie przeskoczymy, ale jeżeli chodzi o jego wykończenie, wygląda przepięknie, ja jestem fanką. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, jednak mnie zaskoczył, faktycznie dał radę z moimi rzęsami. Co do tych cieni, błyski na tak, maty. Nie nazwałabym ich wiralowymi, ale nie są złe. Są delikatne, nie zrobicie sobie nimi krzywdy. Więc uważam, że dla samej tej paletki, dla samych tych błysków warto tą paletkę sobie kupić. Nie pamiętam teraz dokładnie, ile ona kosztowała. Powrzucam w opisie filmu linki do strony, gdzie akurat ja zamówiłam sobie te produkty. Za wszystko zapłaciłam 280 zł, czyli za podkład, za paletkę, za tint do ust i za tusz. Czyli nie najgorzej. No, jeżeli chodzi o trwałość tych produktów, jak one będą się zachowywały, dam Wam znać dla Was za chwilę, dla mnie za kilka godzin.
Wracam do Was po kilku godzinach. Zobaczmy z bliska, jak te produkty się nam zachowały. W międzyczasie nagrywałam jeszcze dla Was inny odcinek, który zobaczycie jako następny. Jeżeli chodzi o podkład, troszkę podkreśla strukturę skóry. Czy uważam to za minus? Z bliska nie wygładza tej skóry, ale z daleka wygląda naprawdę dobrze. Dla kogo będzie on fajny? Dla osób, które chciałyby mieć jakieś fajne wyjście, mocniejszy makijaż, bądź właśnie pod takie nagrywki, bo z daleka on wygląda rewelacyjnie. Ta skóra jest naprawdę fajna. Będę chciała go przetestować jeszcze bez bazy pod spodem, żeby zobaczyć, czy ta skóra się będzie wyświecała, bo nie wiem, czy jest to kwestia tej bazy rozświetlającej, czy samego podkładu. Tak samo tą bazę przetestuję sobie z moim ulubionym podkładem. Jeżeli chodzi o tusz, duży plus, nie osypuje się. Co do tintu, w międzyczasie jadłam, piłam. Troszkę stracił na kolorze, ale uważam, że jak na tint to naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o cienie, jest ok. Jedyne co zauważyłam, to to, że ten brokat się troszkę zaczął osypywać na twarz, więc nie potrzebowałam tak naprawdę rozświetlacza, bo te cienie zrobiły taki efekt. Jeżeli chodzi o moją ocenę, to tak. Podkład. Naprawdę solidne 8 na 10. Baza 10 na 10, zwłaszcza, że ma SPF 50, więc to jest duży plus. Jeżeli chodzi o tint, 8 na 10. Ja co prawda lubię zazwyczaj takie bardziej wyraziste usta, więc używam też matowych pomadek, ale będę używała go. Co do paletki, ciężko mi tak naprawdę ją ocenić. Błyski są super, maty bardzo średnie, więc dałabym takie 6, 7 na 10, ale tylko i wyłącznie ze względu na te błyski. Gdybym miała jeszcze raz robić zakupy, kupiłabym wszystko poza tą paletką. A i oczywiście zapomniałam o tuszu, wyniosłam go już ze swojej kosmetyczki. Tusz oceniam tak naprawdę solidne 9 na 10 z uwagi na to, że się nie osypuje. To jest dla mnie ogromnym plusem. Mógłby ciutkę bardziej podkręcać, ale nie będę się tego czepiała. Będę sobie te kosmetyki dalej testowała w połączeniu z różnymi innymi moimi kosmetykami, żeby sprawdzić, jakie połączenie będzie najlepsze. Dam Wam znać na prawdopodobnie już na Instagramie, więc jeżeli macie ochotę, to oczywiście serdecznie Was zapraszam, żeby tam stawić obserwacje. No i co? Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam podobał się taki filmik. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, a widzimy się na następnych filmach.